Przed tobą kulinarny przegląd lodówki i zrobienie obiadu z niczego. Jesteś zapracowaną mamą, tatą, a może studentem, który musi zrobić coś na szybko i sycąco. Czas na zapiekankę z kurczaka. No cześć, witam was serdecznie na kanale Sysony Master Chef. Dzisiaj postanowiłem zrobić pyszną zapiekankę z kurczaka. Fenomenalna propozycja dla tych, którzy robią przegląd lodówki albo dla tych, którzy nie mają dużo czasu, a muszą zrobić porządne, sycące danie. Produkty niezbędne do naszej zapiekanki są bardzo proste. Ja już je przygotowałem, pokroiłem. Dzisiejsza zapiekanka będzie z kurczakiem, makaronem, pieczarkami, cebulą, ewentualnie warzywami, które macie w domu, w lodówce, które trzeba wykorzystać. Do tego będzie śmietanka 30, dwa jajka, które posłużą nam do sosu, ser. Ja standardowo kupiłem tani, żółty. Nie będę wam wymieniał nazwy, bo użyjecie tego, jakiego macie. No i oczywiście na końcu coś zielonego. Powiem wam, że staram się do każdego obiadu dać całą natkę pietruszki, koperku bądź innych ziół. Także taka zbieranina, która będzie na końcu ładnie wyglądała i będzie zapieczona pod kołderką sera. Zaczynamy od przesmażenia pieczarek oraz cebuli. Pieczarki oddadzą bardzo dużo wody, szczególnie jak dodamy soli, dlatego zależy nam na tym, aby je dobrze przysmażyć, aby odparowały wodę. To będzie trwało około 10 minut. Pieczarki wrzucamy na oliwę, olej w zależności od tego, jaki macie, i smażymy je z cebulą około 10 minut, intensywnie mieszając. Główni aktorzy nabrali rumieńców i temperatury, przeszli smakiem, aby za chwilę oddać to, co najlepsze do naszego makaronu i sosu, który za chwilę razem sporządzimy. Do naczynia żaroodpornego wykładałem makaron, który wcześniej gotowałem. Makaron jest w miarę al dente. Zabieramy się za robienie sosu do farszu. Przyjmamy starte około 50 g sera. Wlewamy do tego około 200 ml śmietanki, a następnie wbijemy do tego dwa jaja. Kilka gałązek świeżej pietruszki pokroję drobno do naszego sosu. Do naszego sosu dodam odrobinę soli i pieprzu. Całą zawartość patelni, czyli kurczak, cebula i pieczarki, wrzucam na makaron. Czas na sos. Lejemy. Tak między nami, to danie to jest takie znalezisko, to co zostało odnalezione w lodówce. Ja odnalazłem kawałek parmezanu. Posypię trochę tego parmezanu, bo w temperaturze będziemy mieli taką fajną, chrupiącą skórkę. Jeżeli nie macie parmezanu, to też ok, po prostu dostawcie kawałek żółtego sera i ten zwykły żółty ser zetrzyjcie na to, co przygotowaliście wcześniej. No i co? Proste? Pewnie, że proste. Zrobiliście przegląd lodówki, zalaliście śmietaną, jajkami, odrobina soli, pieprzu, jest klatka zapiekanka. Zapiekankę dajemy do pieca na około 15-20 minut, temperatura 160 stopni. Zależy nam na tym, aby wytworzyła się taka fajna kołderka, skórka serka. Do pieca. Zapiekanka w piekarniku spędziła już 20 minut, pozostaje nam ją wyjąć i zaprezentować kolor oraz pyszny smak. Ser ładnie zrumieniony, zapiekanka fenomenalnie pachnie i zobaczcie, danie jednogarnkowe dla kilku osób. Przyjedzie też teściowa, może kumpla, ty z taką zapiekanką z pozostałości z lodówki, ewentualnie z zamrażalnika. Oni myślą, że ty przykozaczyłeś, a ty po prostu sprawdziłeś. Sprawdzamy. Grande finale, pyszna zapiekanka z kurczaka, z makaronem, pieczarka, cebulka, serek. To wszystko tutaj razem, pyszne, jednodaniowe danie. Także próbujemy. No, powiem wam, że fajne, jednogarnkowe danie. Patrz, wszystko tu ładnie smakuje. Czuć pietruszkę. Co jest ważne, nie rozgotujcie makaronu przed dodaniem do zapiekanki. I kurczak, przyprowadźcie go jak chcecie. Zapraszam was na cały kanał. Będzie miło was gościć, wiele ciekawych, różnych, prostych przepisów. Jeżeli się podobało, dajcie znać w komentarzu, jestem ciekaw waszej opinii.
pyszna zapiekanka z kurczakiem, z makaronem i warzywami w Twoim domu od Masterchefa. Cześć!